Czy się wyspałam? No, wyspałam się. Oczywiście wstawałam karmić w nocy, ale na odbijanie babcia brała i usypiała i po prostu to mi tak zrobiło różnicę. W nocy Leosiek też bardzo fajnie tutaj przespał, bo 4 godziny, a później właśnie mama mi pomagała. I już od 8 na nóżkach jesteśmy, tylko ja mam za mało maczy w moim krwioobiegu, więc zaraz będę się tutaj przebierać, szykować. Idziemy na spacer szukać maczy. I co? No, wczoraj też zamówiłam jedzenie. Słuchajcie, zjedliśmy z babcią i z mamą sushi w dłoń. Taka knajpa. Jezus, jakie to było dobre. Jeszcze pro tip. Oczywiście może być tak, że po prostu wasze dziecko nienawidzi fotelika. Ale jeżeli płacze, gdy wsadzacie go do fotelika, to sprawdźcie, czy nie ma za mocno pieluszki zaciśniętej na brzuszku. Bo jak dziecko jest na płasko, to inaczej pieluszka się układa, niż gdy jest na tak półsiedząco w foteliku. Więc możecie sprawdzić i delikatnie poluzować. Ja to zobaczyłam na Instagramie. Czasami są mu jakieś mądre rzeczy tutaj. I faktycznie poluzowałam Leośkowi i od razu przestał stękać, więc nagle lubi fotelik. Kocham te bluzy. Oversize'owe, do karmienia tutaj. I mogę nakarmić młodego. Ogromny giga kaptur. A na plecach jest coolest mom ever. To nie jest kłamstwo. Wrzucę wam link do tych bluz z tej strony, z mama tu.